Witam was tutaj, cześć, czołem za nas. Zapraszam was na kolejny odcinek ze Sleeze kanału z PlayStation 4 Mastanzi. Tak już przed chwilą widzieliście, dzisiejszy odcinek jest całkowicie nietypowy. Jego długość jest nietypowa, jego moment, w którym opublikuję go, jest nietypowy. I to, co w nim się teraz znajduje, to też jest nietypowe. No, może nie takie nietypowe. Nietypowe to byłoby, gdybym teraz wrzucił timelapse na sam koniec odcinka, czego ostatnio bardzo nie robię. Ale zamierzam tutaj wrócić, nie wiem kiedy, może po urodzinach. Albo jak skończę jakieś materiały, tak bardziej teraz wykręcić. Dobrze, zaczynamy sobie dzisiaj nietypową, ponieważ zamierzam zrobić intro do Sleeze kanału z Mass Transit. Sądzę, że to, że zasługuje. I to nie tylko Mass Transit. No ma, nad tym się zastanowię kiedy indziej. Dzisiaj mamy kolejną część z wspaniałej muzyki w tle, ale zanim do tego przejdę, to jak widzicie, zaczęliśmy od razu od timelapse'a. A co to znaczy? To znaczy, że nowy węzeł budujemy. Ten węzeł budowałem około 2 godzin, dzięki czemu timelapse z tego, że mojego budowania trwa około 15 minut. Nie, no dobra, może trochę przesadziłem. Ale nie. No około prawie 15 minut, 14 minut z kawałkiem. Ale później, szczerze powiem wam, że już macie całkiem ładny odcinek, w którym naprawdę trochę rzeczy robiliśmy. Co prawda jest dużo rzeczy uciętych, bo tak ten odcinek by trwał ponad godzinę. Więc jakby coś z góry mówię wam, zauważycie różnicę, że czegoś tu brakuje. W pewnym momencie moje słowo się ucina i dzieje się cała zabawa dalej. No niestety powiem to tak, niestety, ale musiałem, bo inaczej by to skończyło się na tym, że odcinek byłby strasznie długi. Dzisiejszy węzeł, nie wiem czy kojarzycie ten węzeł, który jakiś czas temu już budowałem, tuż przy wjeździe do miasta. No ten węzeł jest... Był właściwie, no taki trochę konwencyjny i ja chciałem go przebudować, dzięki czemu tu kupiliśmy właśnie ten kawałek ziemi. Dzisiaj jak patrzymy na niego, to nawet nie wyglądało aż tak źle, zanim zacząłem go przebudowywać. Ale kiedy przebudowałem go już w końcu, to jednak stwierdziłem, nie, on się tutaj przyda, po prostu będzie potrzebny nam później. No i tak, jak widzieliście już przed chwilą, tramwaje jeżdżą teraz tutaj pod ziemią. Natomiast tutaj na ziemi będą wielkie węzły autostradowe. No jak już widzicie, ja jestem już w swoim raju i buduję swoje ulubione węzły i tego typu rzeczy, tak? No tutaj będzie akurat tak bardzo dużo i ten węzeł będziemy przebudowywać. W zależności od natężenia ruchu, on będzie przebudowywany. I standardowo dwa pasy na górze, które omijają całkowicie ten węzeł. I dwa pasy na dole. Akurat autostrada tutaj będą dwa pasy na dole, które będą omijać też właśnie większość tej autostrady. I będą też będzie po jednym pasie tam w głównej części miasta. Tutaj akurat muszę trochę dostawić, żeby to w miarę ładnie wyglądało. Tutaj podłączenia, bo ja tutaj właśnie chciałem sobie włączyć dzień. A zazwyczaj wiecie jak się włącza gra. No, tutaj sobie w miarę próbuję dostawić tutaj, to żeby to w miarę ładnie wyglądało. Koniec końców nawet całkiem nieźle się udało. Nie sądziłem, że aż tak... Znaczy, no... Właśnie, powinien wam się teraz pojawić jakiś już czas temu na początku. Albo, co ma, dobra. Niech wam będzie. Proszę bardzo, macie teraz jak wygląda ten węzeł na mojej kartce. To sobie dałem znacznik, w końcu się ktoś to przyda. To jest mój plan. Sądzę, że całkiem ładnie go narysowałem. No, już nie pamiętam. Narysowałem go ponad miesiąc temu, więc jakiś już czas temu. A, to właśnie. No i taki to plan mniej więcej tak powinno bezkrokowo działać. Trochę już zrobiłem poprawek później, ale mniejsza z tym. To jest to irytujące w miejsce, gdzie nie da się, to się budujesz dobrze, to tak da, oczywiście mówić, że nie, nie można tak, a w drugą stronę się da. Właśnie, chciałem wam powiedzieć ważną, dobrą wiadomość. Mam nadzieję, że dobra. Urodziny kanału. Mamy już dużo osób z nami, 114 osób z tego co widziałem, więc jestem naprawdę zadowolony, ile wyrobiliśmy. Urodziny kanału, nie wiem, jeszcze nie mówię oficjalnie, ale odbędą się raczej we wtorek, ponieważ tam na to było więcej głosów. Ja już ankiet oczywiście nie daję. I mam trochę rzeczy, które będę chciał zrobić. I mam też dla was ankietę, ale ankieta się pojawi dokładnie też z informacją, kiedy będzie live i z rozpiską co i jak, kiedy, o której godzinie dokładnie. To w weekend jakoś wam powiem mniej więcej co i jak będzie się tutaj dziać. Bo jak już mówiłem, wszystkie serie na kanale, włącznie nawet z seriami, które może już nie są nagrywane, nie wiem, może nawet... No, scenariusze, które już kiedyś były, nie będę nagrywać, ale na pewno będzie jeden live, to jest pewne. Ponieważ mam cały dzień wolny, to będą głównie live'y. Ale zamierzam też wrócić do takich gier, które kiedyś grałem. Przeszedłem je, jestem zadowolony z platyny, nawet z niej mam taką jedną z gier, to jest oczywiście Portal Beach Construction. Coś tam sobie pobudujemy, co nie?
Ale to oczywiście, żeby nie było, to nie będą tylko jedyne takie gry. Też będzie Minecraft, który był kiedyś przez jakiś czas, może jak się spodoba, to wróci. Ale to raczej, jeśli już, to tylko też raz w tygodniu, ale akurat Minecrafta trochę wątpię. To oczywiście będzie zależało wszystko od waszych ankiet i tego typu tam. Będzie tego dosyć dużo się działo. Ja jeszcze sobie to wszystko poustalam. Planuję też zrobić jakieś Q&A, bo jedno Q&A było wakacje i było trochę pytań. I też później też mam zamiar właśnie, żeby jest już trochę więcej nowych osób się tutaj pojawiało, więc mam nadzieję, że też jakoś tam ładnie ty odwrzecie tutaj tą falsę i poodpowiadacie mi tyle na moje pytania, wy właściwie zadacie mi pytania, a mnie żeby się jeszcze nie powtarzały, to byłoby fajnie. No a teraz poza tym już potrafię nowe rzeczy w edrze filmów. Wy to najlepiej znacie z tego, materiałów politycznych. Tam to po prostu w 100% zazwyczaj wykorzystuję, żeby jak najwięcej się dużo działo. No właśnie teraz materiał polityczny aż mi się przypomniał, że muszę zrobić. Postaram się zrobić, żeby był, może właśnie się w urodziny pojawi. Ale to nie wiem. Nie wiem, jakoś do urodzin chciałbym, żebyśmy do tego dobili. Czyli to... Inaczej, bardziej do wtorku. Tak. W weekend sobie mogę przy tym trochę bardziej posiedzieć, pokręcić przy tym. Bo ja idę tylko w poniedziałek do szkoły i później w czwartek, piątek. Więc takie ładne nawet tydzień będzie, wiecie. Mówiąc to, że w poniedziałek nie będzie taki prosty. Dobra, mniejsza z tym. Was nie interesuje to, co mnie interesuje. Tak, tutaj oczywiście się nam zbił standardowy błąd, czyli jeżeli odpowiednio budujesz drogę, to się wszystko rozwala. Jest po prostu istna tragedia. Istna tragedia to jest z jedną rzeczą, oczywiście z czasem, tak? Ale to mniejsza z tym. O tym po prostu nie będę mówić. Swojego, już dawno tak długiego odcinka nie nagrywałem. A zwłaszcza tak długiego timelapse do Cityscana, bo zawsze to, jeśli już był jakiś timelapse, znaczy nie, timelapse, tylko długie nagrywanie dźwięku ostatnio, to było oczywiście Alicjonarz poza prawem. A teraz coś nowego, zobaczcie, no. I też z bardzo fajną muzyczką, właśnie. Ostatnio, jak może zauważyliście, w Alicjonarz poza prawem, jeśli ktoś ogląda, jeśli ktoś nie, to serdecznie zapraszam, teraz jeździmy zazwyczaj wieczorkiem, to puszczam muzykę z Ratchet & Clank. Był Secret Agent Clank, Ratchet & Clank Quest for Booty ostatnio. Dzisiaj mamy kolejną część, Ratchet & Clank A Crack in Time. To jest jedna z moich właśnie... Nie wiem, czy nawet nie najbardziej ulubiona z tych wszystkich części, bo... Nad tą częścią może nie spędziłem najwięcej czasu, ale to była moja pierwsza platyna i... Powiem wam szczerze, bardzo ją miło wspominam. I to był moment, kiedy naprawdę się tak bardzo cieszyłem, że dostałem platynę. No jakbym teraz dostał z Liskana, więc na pewno z też bym się bardzo cieszył, że nie dostał platyny, ale to jest prawie wykonalne. A poza tym, wszystkie scenariusze by się też przydało zrobić i wygrać, żeby nie było. Ale z pociągami to już jesteśmy akurat na dobrej drodze, żeby wygrać. Akurat co do pociągów tego scenariusza, to tam się jeszcze trochę będzie działo. Będą dwa scenariusze naraz przez jakiś czas. No i jeszcze chciałem właśnie powiedzieć, na razie nie mam żadnej wiadomości nowych od Paradox z nowych dodatków do Skiska na PlayStation 4 ma Transit. No niestety szkoda. Ale raczej się jakiś pojawi nowy dodatek. Dlaczego? Ponieważ równo, no jeszcze nie rok temu, ale właśnie we wtorek najbliższy minie równo rok od pierwszego dodatku do City Scanners, jaki się pojawił. Jaki to był dodatek? Oczywiście Snowfall. I to był pierwszy dodatek z Season Passa, który możecie sobie kupić. No i sądzę, że właśnie w tym momencie może się pojawić jakiś nowy kolejny dodatek. Albo teraz, albo w grudniu. Jeżeli teraz ani w grudniu się nie pojawi, to szczerze powiedziawszy zastanawiam się, czy będzie dalej rozwijany City Scanners na PS4, czy nie. Bo jak nie wiem, czy zauważyliście, to jest daleka przyszłość, ale w przyszłości jakiejś dalekiej pojawi się PlayStation 5, a to znaczy, że PS4 no będzie jak PS3 teraz. Działa fajnie, ale nie do końca. Zobaczymy, tak? Ja tam oczywiście nie mówię, ale... Ale mam nadzieję, że do tego czasu tak rozwinę już kanał, że będą takie inne serie, które spokojnie zastąpią City Scanners, chociaż podstawa zawsze musi być. Nie, nawet jak tylko zawieszam, to będzie City Scanners PS4. Będą takie serie, jak się rozpoczynało kanał i tutaj się wszystko zaczęło kręcić, tak? Żeby nie było, materiały polityczne będą dalej i będą. Nie wiem, czy w listopadzie wyrobię się. Ma być też kolejny materiał z przygody Avizonosza. Mam już pomysł na odcinek, tylko muszę mieć znaleźć trochę czasu, a chcę na pewno zrobić materiał polityczny. To jest po pierwsze.
i chcemy nadrzeć normalnymi odcinkami, dlatego jak mówiłem, Induskis trochę zwolni, jak już zbudujemy trochę sobie lotnisk i oddukujemy wszystkie kawałki ziemi. Trochę zwolnimy z Induskis do tego, żeby nie było codziennie albo na przykład co drugi dzień, bo wtedy będę mieć trochę prościej z nagrywaniem, bo jednak codziennie jak nagrywam Induskis, to jest to trochę wyzwanie. Może po urodzinach albo nie, jeszcze się nad tym zastanowimy. Kolejną rzeczą, kiedy na pewno będzie kolejny specjal, to będzie specjal, ale to w sumie nie powinienem o tym mówić. Specjal jak zdobędziemy 1000 subów, a dopiero zrobiliśmy niedawno 100. Bo czemu o 1000 subów mi chodzi? Bo jak jest 1000 subów, to w końcu będę mógł zacząć zarabiać. No i wtedy to akurat będzie taki happening z mojej strony, jeżeli do tego momentu jeszcze będę nagrywać. No nie wiem, zobaczymy jak to wszystko będzie tutaj wyglądać. Czasem tutaj ktoś chodzi, zaczynamy, no tu... Kurczę, strasznie długi ten timelapse, ale węzeł też jest całkiem ładny. Nie, następnym razem będę spróbować jak najszybciej przyspieszyć te filmy. No i właśnie tak będzie tutaj mniej co to wyglądać. Są akurat te węzły, ja bardzo lubię jak je wam tutaj później pokazywać w przyspiesznym tempie, ale nie wiem czy wy też sądzicie, że zrobię jakiś specjalny odcinek jeden, który będzie tylko i wyłącznie timelapse i ja będę po prostu do was zgadać, jakie to budowałem te węzły, bo jest parę węzłów, które trzeba zbudować, tak samo jak in... całkowicie zmienić infrastrukturę drogową w całym naszym mieście, kolejową. No i pozbyć się korku, więc zobaczymy. Będę musiał coś na tym pomyśleć. Aja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 j
nie jest nigdy dobry pomysł, żeby dużo myśleć. I teraz się zajmuję też nowym węzłem w szkole. Próbuję go wymyśleć. W ten węzeł, nie wiem czy pamiętacie tam, przy tej naszej dzielnicy przy jeziorze, tam co był ten nasz pierwszy węzeł do dzielnicy z ropą, to tam duży węzeł będzie drogowy budowany. Jeszcze o tym mówiłem w ostatnim odcinku. Teraz nad nim myślę, jak go mniej więcej tutaj wybudować, co nie? Tutaj tego dokładnie na tej kartce, co widzieliście, nie ma dokładnie pokazanego. Ale tutaj właśnie też miałem zaplanowane te tunele. Tutaj jakby coś naprawdę mało wymyślam. To jest ten sposób, jak niektórzy robią filmy. Czyli mają wszystko rozpisane na scenografię, mają dokładnie taki scenopis, że przychodzą, mówią, nagrywamy i wszystko idzie. No mniej więcej jest tak tutaj, ja też tak buduję, pomijając błędy i bugi i problemy naturalne ze city scanners, jakie już się pojawiają w grze. Ale ogólnie wszystko to, co ja tutaj wymyśliłem, co się da zrobić bez modów, bo niektórych rzeczy nie da się zrobić bez modów. Jak na przykład przydzielić odpowiednich pasów. Chociaż da się to zrobić, walczyć z tym ręcznie, ale do wszystkiego tego się nie uda. Jak widzicie, że włączyłem sobie czas, żeby zobaczyć, czy to mniej więcej w miarę działa. No i jak widzicie, ruch przez ten węzeł jest naprawdę duży. Tutaj niestety oni nie korzystają do końca z tego pasa na dole, ale no cóż, takie życie. Ja tu teraz zrobię tam dużą przebudowę chyba z tego, co pamiętam. A nie, ja już zrobiłem taki tutaj mały myk, to już nawet nie zauważyłem, jak tutaj kręcę. Także tak jak mówiłem dzisiaj, muzykę z A Cracking Time bardzo polecam. Jeżeli ktoś jeszcze nie grał, a lubi gry typu Ratchet & Clank, to też coś polecam. No i tu się zrobił nasz wielki problem, ponieważ tutaj, jak widzieliście, strasznie dużo się zrobił ruch. No ja oczywiście jestem na tyle spostrzegawczy i to zobaczyłem, że wymyśliłem drogę, że może to wszystko jechać przecież na drugą stronę na okrągło. I wtedy to wszystko minie. Czyli tutaj dwa pasy, wszystko się ładnie pozjeżdża i tutaj teoretycznie ten węzeł jest niepotrzebny, tak jak zaraz tutaj właśnie w burze. Bo to jest im teraz kompletnie niepotrzebne. Ale jak widzicie, to całkiem tutaj dobrze powinno nam teraz tutaj jeździć, tu gdzie udało mi się ulepszyć do dwóch pasów. To wtedy oni będą tutaj woleli jechać tą szybszą drogą, a to jest niestety głupota ściskana, że nie najkrótszą, tylko najszybszą drogą się jedzie. Tak. A tego jak wybudujecie autostradę, jak wybudujecie dwie drogi obok siebie, jedna będzie jednokierunkowa, zwykła, druga będzie autostrada, to wszyscy pojadą autostradą. Nieważne, czy to byłaby rampa, czy co to by było, to nie zawsze będą tą autostradę, tam gdzie jest szybciej. Autostrada jest najszybsza. Szybsza od autostrady jest tylko i wyłącznie tory kolejowe, bo tam nie ma ograniczenia, i tory metra, tam też nie ma ograniczenia. Dobra, no i wracajmy. Zaczynamy normalnie odcinek. Dobrze, sądzę, że mam nadzieję, że już się tutaj z wami przywitałem i tak dalej i wam wszystko mniej więcej opowiedziałem, jak tutaj budowałem ten węzeł. Budowałem go pewnie około godzinki. Mam nadzieję, że wam też pokazałem kartkę, na której mamy rysunki całości. I tak z ciekawości, mam 17, okej, aha. A o 17 miałem włączyć editing. Dobrze, to mniej więcej koło 22 będziecie mieli ten odcinek. Po co ja wam teraz mówię, skoro... No bo nieważne.
Tak, pierwsze co, to trzeba wyrzucić tą drogę. Bo ona nam tutaj nie jest do niczego teraz potrzebna. Inaczej, ona jest potrzebna, ale nie jest niezbędna w danym momencie. Ona będzie sobie tu biec. Proszę bardzo. Tutaj. Jeszcze jeden raz. Tu sobie będzie i ona jechać nad tym wszystkim. Ale niekoniecznie tak jak to było przed chwilą. Okej, dobra, widzę, że jest jakiś problem tutaj. A, bo tu jest już woda, to poczekaj, to tu sobie skręcimy tą autostradę. Chyba, że... Dobra, póki co... Zrobimy, że to będzie jechać w ten sposób. I tu będzie po prostu most. Akurat tak, akurat mosty tego typu bardzo lubię. Nie wiem, czy wy też polubiliście te... Polubiliście tą małą autostradę, ja bardzo, jak może zauważyliście. W sumie to trudno nie zauważyć. Okej, zrobiła się już noc, wspaniale, to też bardzo lubimy. Dobra, tak, ścieżkami się tu kiedy indziej zajmuję. Albo właściwie, czekaj, tu były rowadowe. Dobra, to tą rowadową, bo nie wiem czy zauważyliście, tu wszystko musiałem niestety zwalić. Ale, jak dla mnie, no może poza tymi drobnymi bagami, ale z nimi nie chcę mi się już tutaj po prostu walczyć. Sądzę, że to było warte naszego wspaniałego celu, bo to wygląda naprawdę całkiem ładnie. Póki co nie jest to w pełni użytkowane, bo tu jest miejsce na przyszłą rozbudowę. Już sobie to przygotowaliśmy. Ale węzeł jest na tyle fajny, że jak widzieliście, już go trochę modyfikowałem tutaj. Bo wam ten... Ja trochę to przytnę, bo nawet jak to wam przyspieszę, to nie będzie jeszcze cały czas to. Ale ogólny ruch całkiem niezły tutaj się już teraz utrzymuje. I nie ma takich wielkich problemów, jak to były wcześniej. Dobrze, z tego co widzę, to tutaj całkowicie usunęliśmy tę ścieżkę. No, całkowicie dotąd. No ma, to my ją sobie przywrócimy, on tutaj musi być. 2000 years later. Lecimy dalej i tak. Zbudowaliśmy, okej, tak, właśnie, o tym pomyślałem. Tu trzeba to całkowicie przebudować. Okej. Czemu ja dzisiaj chcę wszystko przebudowywać? Nie na tym miał polegać dzisiejszy odcinek. No powiedzmy tak dotąd. Okej, dobra, tak dotąd może być. Ogólnie tutaj, no jak już mówiłem kiedyś, będzie reforma kolejnictwa. Ale zanim będą reformy jakiekolwiek, to dajmy sobie po prostu... Te pociągi muszą gdzie indziej wjeżdżać. I to im trochę usprawni tutaj ruch. Możemy coś takiego po prostu zrobić. I to jak dla mnie, to im trochę pomoże. Ciut, ale pomoże. Dobra, mamy popyt na ludzi. W ogóle tutaj, nie wiem czy pamiętacie, tu się zająłem już trochę tramwajami. O tym też trzeba nie nad tym pomyśleć. I kolej jednoszynowa, tak, właśnie, kolej jednoszynowa, zbudowałem tu drugi dworzec, bo jednak stwierdziłem, że tutaj to będą naprawdę duże ilości ludzi korzystających z kolei jednoszynowej. Póki co nie jest aż tak to dużo. I tu zrobiłem po prostu dwa rozjazdy na przyszłe i tu na te nasze lotnisko, co będzie też przyszłe. Nie konkretnie dzisiaj. Dobra, to tak, jakieś monumenty i tego typu, handel, dawaj handel. Dobra. Czy mnie się wydaje, tak, bo to jest kolejne miejsce dla statków. I ono nie jest niepodłączone. No tak, typowy ja. Typowy ja, wybuduj, ale nie podłącz. Dobra, dajmy sobie tutaj, aby to podłączyć. Dobra, wy tu będziecie płynąć. O, ale co zadowoleni. I tutaj będziesz... Nie, czekaj. Jak ja kurczę tego nie lubię. Dobra, tak. To poczekaj, nie. Musimy wyjść stąd, tutaj wejść. Linie promowe. Znaleźć tę naszą linię. O, dokładnie. Wyłączyć ciebie z podglądu. I tak. Dobra. To sobie przesuniemy. Ty będziesz tutaj, a ciebie damy tutaj. Dobra, no i ciebie włącz. A, powiedzmy, że to jest dobre. Powiedzmy. O, gdzie coś jest jeszcze? Okej. Nie wiedziałem, nie zauważyłem. I tak, tutaj widzę, że coś jest też. Ogólnie gdzieś tutaj, o, bardziej może w tym rejonach, trzeba nie dać tam kolejne miejsce, z którego wypływają, bo oni strasznie daleko płyną teraz te statki. Dobra, dajmy sobie dotąd. I tutaj dajmy sobie trochę miejsca, aby jakieś te parki, takie bardziej sensowniejsze, mogły się pobudować. Dobra. Przy okazji nasze statki też będą mogły płynąć szybciej. Czekaj, daj to stąd. Tutaj. Tak. Tutaj podłącz i tu podłącz.
A, powinno to działać. Dajmy sobie drogę do ciebie. Już się zrobi na północ. Tak, ja tutaj... Kurczę, kiedyś wyłączę ten cykl dobowy, tak? Wiecie, wy wiecie to, że kiedyś to nastąpi. Niekoniecznie dzisiaj, bo ja cały czas chcę wbić tylko Feum. O dziwo, jeszcze chcę. A to jest jakieś, to jest, nie wiem, to jest niemożliwe, żebym tyle nagrywał odcinków i jeszcze ani nie zdobył tego. Nie wiem, nie chcę się nad tym zastanawiać. Dobra, tak, pokaż mi te powiśle. Powiśle ma rodzaj handlu turystyczny. Natomiast wypoczynku nie mamy. Okej, dobra, to wypoczynek można byłoby zrobić gdzieś tutaj. Tak, bo też wypoczynek gdzieś też musi być. Dobra, ale tak, najpierw tym. Okej, nasza dzielnica to tutaj całkiem ładnie idzie. Dobrze, tak jak mamy tutaj już handl, turystykę wzdłuż tego, to już niech tak to będzie. O, wieża. Wieża. Przesuńmy ciebie, wieża. Ty trochę w dół, bo ty mi tutaj trochę stoisz na drodze. Dobra, i tak. I powiedzmy, że stąd, jeżeli by mi się tu udało wjechać tak w miarę ładnie, ale się nie uda. Ło. Okej, dobra. Tu się udało. A, dobra, bo tutaj jest coś wybudowane po prostu. Dobra. Tak. Tak to powinno wyglądać, a nie inaczej. Dobra, tutaj mamy podłączenie. Tu jest dosyć duży spadek wysokości, ale sądzę, że nie bezproblemowo zrobisz sobie. O, dokładnie. Autostrady. I nasz autobus, pokaż. Tak, nasz autobus tu zawraca. Jakie pokaż, tak? Tak, nasz autobus tutaj zawraca. I my tu sobie zrobimy nową linię, którą będziemy teraz po prostu tam przeciągać. On co prawda i robi tutaj kółko prawie, że. Ale też sądzę, że lepiej byłoby, żeby on tutaj nie jechał wszędzie, tylko i wyłącznie po tej dzielnicy. Tylko też gdzieś trochę jeszcze bardziej pojechał dalej. I tak też sądzę właśnie, że to będzie dobry pomysł. Dobra, no i tutaj. Dobra, no i póki co to w ten sposób będzie wyglądać. Tutaj drugi przynek już przyszłościowy. Tu jest drugi. No i tutaj podjeżdżasz. Dobra, tak. Od razu, żeby tutaj już nie, później nie kombinować. Kolej jedna szynowa, stawiamy ją tutaj. Stację, wiem, dosyć blisko. Ale dobra, niech już będzie. Dobra, dajmy sobie tu najpierw, żebyście się już te handel budował, bo jest popyt. I na ludzi, to też bardzo dobrze, bo na ludzi akurat mam tutaj niedaleko dzielnicę. Dla ludzi to jest to tutaj. Proszę bardzo, budować się dowoli. Mamy właśnie, tutaj puścimy im kolej tą linową. Pamiętacie, jeszcze na tym odcinku było. I oni chyba będą ładnie z niej tutaj korzystać, żeby... I tutaj ogólnie przez tą całą dzielnicę będziemy to sobie robić. Chyba mecz wygraliśmy. Tak, wygraliśmy mecz. Pięknie. I Forza się zwróciła. Bardzo dobrze. Dobrze. Wygrana 200 tysięcy. I jakieś 31 tysięcy. Dobra, nie rozumiem. Podnieśmy sobie cenę biletów do 35. Zobaczymy, czy coś będzie więcej Polski. Dobra. Tutaj jest dobrze, tu jest dobrze. Ty nie masz prądu i nie masz podłączenia. Tak, wiem. To ogólnie z was nikt nie odtąd jeszcze. Dobra, i tak. Tutaj póki co zrobimy sobie taki pseudo zakręt, ale my z niego zrezygnujemy. Na rzecz o wiele bardziej odjechanego zakrętu. Póki co będziesz tu przejeżdżać przez to wszystko. Co nie? I tu sobie przejedziesz tędy. Po prostu wyjedziesz poza oblicze tutaj ogólnie tego wszystkiego. To się bardzo ładnie. No, dobra, stąd. I tutaj dojedziesz sobie spokojnie, zjedziesz znowu z dół. Dobra, tutaj. Dobra, nie, tutaj źle. Daj tak. Stąd, tutaj. Takie to, że. Daj to. No, wskoczysz, świetnie. Dzisiejszy odcinek to jest... Tak, ja tak go dzisiaj w bólach nagrywam, że aż powiem, że no nie wiem. Najpierw to, później to niedobre, to dobre, to niedobre, to niedobre. No, tutaj jedziesz i tu wracasz. Tak, wy tu macie teraz tyle komunikacji, że w życiu nie macie co powiedzieć. I wam to włączamy jeszcze. Dobrze, widzę, że macie problem, ale tu po prostu się dobudujcie i będzie po problemie, tak? Nie rozumiem tego. Dobra, tutaj jest całkiem dobrze. Parki. Parki te właśnie te nasze na wodzie. Chętnie bym tutaj jakiś zainwestował. Proszę bardzo. Mole raz.
Czekaj, to jest tablica na pomoście. O tak. Ona z tego co pamiętam właśnie bardzo ją wszyscy lubią. Dobra, jest tablica na pomoście. I jeszcze takie tutaj o coś takiego. Dobra. To jest akurat jedna z tych właśnie tych dobrych rzeczy. Tu możemy jeszcze taki jeden postawić z tego co widzę. I tutaj. Wow. A oni będą teraz przeszczęśliwi. A, jakiś jeszcze mniejszy, świetnie. Restauracje na pomoście są duże, ale tu im wejdzie, o. Tutaj nie mogą być jeszcze tak blisko, tu będzie pomost zwykły. Dalej, tutaj też by im coś ładnie weszło. Tak, tutaj widzę, że przez jakiś czas, tak zapomniałem w ogóle tylko jak stajesz tutaj nad wodą. A to właśnie tutaj przecież o to głównie chodziło w tej dzielnicy. Dobra, tak, tutaj jest całkiem nieźle. Tu tą naszą kolej linową trochę trzeba nie przewalutować. Mam zupełnie nowy pomysł, jak ona tutaj będzie jeździć. Ale tutaj akurat są tramwaje i ona tutaj musi być. No ale tak. Nasza kolej linowa. Dajmy sobie coś takiego tutaj. I tak. Mój ogólnie wstępny pomysł jest taki, że to wyburzamy. Okej, tutaj widzę, że jest problem. Dobra, to chwilowe. Tu też. Okej, dobra. Jak chcesz. A to wyburzymy. To wyburzymy. I to wyburzymy. Ciach. I tutaj mamy takie ładne miejsce i tu będziemy sobie robić rondkę. Takie kwadratowe. Coś nowego. No nie powiecie, że coś takiego jest normalne w mieście. No właśnie, nie. Ale to jest moje miasto, więc tutaj będzie wszystko nienormalne. I tu po środku będzie słup. Teraz tak, tylko musimy wymyślić jak to podłączyć. Bo kolejny słup oczywiście będzie gdzie? No tutaj dalej będzie to jechać. Ale musimy to jakoś podłączyć jednakże jeszcze. Bo tutaj to będzie w innym kierunku zupełnie biec. I tak, mamy dwie opcje do wyboru. Jak zawsze są dwie opcje do wyboru i jedna jest zła, druga jest dobra. Dobra, nie. Po prostu puśćmy to tak tutaj mniej więcej tędy, o. Tutaj. Czekaj, bo mi to tutaj nie chce to wejść. Teraz tak patrzę, to może rzeczywiście być jakiś tutaj problem. Czekaj. Wyłącz też linie pomocnicze. Siatka wyłączona, czyli połowa zadania zrobiona, jak jest już siatka wyłączona. A, tu jest dobrze, okej. Dobra. Okej, jeszcze wyłączmy to i będziemy mieli wszystko już. Dobra. Tutaj, raz, dwa, trzy. Dobra. Tutaj daj to pociągnąć. Chyba widzę, że się nie dogadamy. Kurczę, telewizor zaraz się wyłączy. Za długo gramy, no nie no. A gdzie jest pilot telewizora jeszcze? Ha, już się nie wyłączysz. Dobra, zegarek mówi 28 minut, a wam trochę przyknę mojego gadania. Wtedy będzie trochę mniej czasu. Trochę, niestety. Niestety nie będzie dużo mniej, tylko to będzie to trochę mniej. Dobra. Czekaj. Dajmy sobie to, przerzućmy tutaj, póki co. Ja widzę, że to dużo nie pomaga, kurczę. Dobra. Okej, dobra. Stąd już sobie jakoś to wystartujesz. Teraz największy problem to jest tutaj jakoś to bezboleśnie, bez dużych problemów to podłączyć. Tak, czekaj, gra, bo tu pojechałaś już. Tu już pojechałaś na wakacje. Tu już jakiś odjazd był. Włączmy te wszystkie pomagania. No może bez linii pomocniczych, bo to jest akurat nikomu niepotrzebne do życia. Dobra, tu jest dobrze. I tak. Tu będzie... nie. Dobra, na razie ten słup możemy usunąć, bo on tutaj był bardziej pokazowo, żebyście wiedzieli mniej więcej jak to będzie wyglądać. Kolejna stacja naszej kolei linowej będzie gdzieś tu na końcu. Bo tu jest dalej torowisko i do torowiska będzie ta dzielnica się ciągnąć. A tu jest to dużo taka jakaś większa trochę droga. To my możemy sobie ją tutaj jakoś ładnie w miarę podłączyć. O, proszę bardzo. Ciach. Stąd tu. No, stąd tutaj. I wszystko się całkiem ładnie składa.
Dobra, co tu jeszcze mamy z tymi parkami? Dobra. Proszę bardzo. Jeden park. Jeden park to tak jak ubogo. Macie tutaj drugi. Tak, ja może ten wszedł. Ty. O! Dobra. To mam pomysł. Czekaj, czekaj, czekaj. Ciebie wybuszmy na razie. On tu później wróci. Na razie po prostu wybuszymy. Da, tu dajmy sobie jakiś tam odległość od tego. Ten. I dalej będzie ten. O, proszę bardzo. Ładnie, ładnie. Wiem, że biokopuła byłaby jeszcze lepsza. Ale ten park po prostu bardzo rzadko stawiamy. To nie znaczy, że jakiegoś monumentu tego parkowego, w parkowym stylu by też tu im się nie przydał. Czekaj, 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 czekaj. To to jest statua przemysłu, to w Przemyśle, to nie. Pomnik katastrof. O, szty. On też jest ładny. On też jest naprawdę ładny. A, dajmy go sobie tutaj na razie. Wow. Chwila, chwila, a jest flaga Polski? Czekaj, czekaj, czekaj. Okej. Ej, co to za obraza? Nie ma flagi Polski. Ściany jedne. Dobra, no to nie. To nie podoba mi się już tak bardzo. Ale to nie znaczy, że postawmy go sobie gdzieś tutaj, już nie będzie. Ale bez flagi polskiej, po teraz święcie niepodległości, które mnie was mogę zgłosić. Ale to po prostu może wykonawcy będzie. Tak. Dobra. Tak jak nasza kolej linowa. Dajmy to sobie, żeby o, proszę bardzo, mogło jechać, jakby coś dalej. I tak, wiem, tutaj wy nie jesteście teraz podłączeni. Czy tutaj nam by się to jakoś dało? Okej, da się jakoś. Z wielkim trudem, ale dałoby się. Tak, teraz się zastanawiam, że jak on by tutaj jechał tak w kosmos, tak jak tutaj to jest, teraz tutaj zrobione. Czekaj. Wyłączmy siatkę i wyłączmy czas. No jak jest czas wyłączony, to wiecie. O wiele lepiej się pracuje z Ziz. Tak, ja rozumiem, że tutaj jest już trochę za lat. Niech ci będzie. Dobra. No i powiedzmy, że dotąd. I tu sobie po prostu zakręcisz. Sądzę, że to byłby całkiem ładny pomysł. Dobra, no i tutaj dalej to już nie będę po prostu mówić, tutaj wiadomo. Będzie się dalej rozwijać. Dobra, tutaj możemy wam dać kolejne miejsca zamieszkania. Proszę bardzo, budować się do woli. Teraz sobie wspomniałem, że tu miało trochę inaczej wyglądać. Dobra, czekaj. Tu się nie budować. Tutaj będzie pętla nasza tramwajowa. Bo ona miała być tutaj, gdzie są teraz te parki, kurczę. Ja tam po prostu taki jestem idealny. Albo parki przenieść, no nie wiem, w końcu już się pogubiłem, no. Ból. Właśnie, ktoś korzysta z tej kolei, z tego maglewa? Bo statki tak te promy to bardziej dla zabawy tutaj jeżdżą sobie. A, nie, tu podaję, tu na razie im wystarczy całkowicie jedne. To jest tak krótka odległość. A woda. Masz wodę? Ty też potrzebujesz wody? Masz wodę? Poza tym jest dobrze. Dobra, jak jest dobrze, to jest dobrze. Tak. No to się zastanówmy. No nie wiem teraz, wiesz co? Bo jednak plus byłby taki, że jakby to było tutaj w centrum, to nie byłoby tak na obrzeżach. Plus jest taki, że jak to jest w centrum, to nie jest na obrzeżach, ale jestem mądry. Włączmy tu siatkę. Ale budowa tu... Oj nie, dawa, nie. Trudno. Przenieśmy ten park. Tu do środka może być. Wejść. Albo i nie wejdzie, bo nie chce. Dobra, możesz tam pójść. Nie, tak, ciebie wyburzymy niestety. I cię też wburzymy. I nasza kolejka linowa zmieni swoją trajektorię lotu. Lotu już chciałem powiedzieć.
swoją trajektorię o to, że wyłączymy to i to. I stąd, nie, stąd będzie jechać tutaj sobie dalej, tak jak jechała. A dokładnie, gdzieś tak dotąd. A to jest max. Dobra, no i stąd sobie po prostu tutaj zakręci. Ale żeby było ciekawiej i żeby tutaj się coś działo, to tak, mamy tutaj dwie rzeczy, które trzeba wstawić. Po pierwsze, jest tutaj stacja kolei jednoszynowej, ale sądzę, że jedna szynówka A, zepsułaby im tutaj trochę zabawę, a B, ona będzie taka główna, bezpośrednia nitka odezwy na lotnisko. I ona sobie po prostu tu będzie gdzieś przechodzić nad tym. B, mamy sterowce. Czekaj, ale to jest głośne lądowisko. I sądzę, że na razie tutaj nie będziemy szli w sterowce, bo ogólnie... Czekaj, gdzie był ostatni stacja sterowców? Ta, ostatni sterowiec zlatuje tutaj i tu się kończy jego zabawa. Może na razie niech się tutaj skończy. Ale bambaje, 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 akurat bambaje nie były dobre. Dobrze, to skoro tutaj będą bambaje, to tak, włączmy sobie wszystkie ustawienia, żeby to w miarę tutaj funkcjonowało. No i nie uwierzycie, ludzie, co teraz się wydarzyło. Ja tu już sobie zacząłem gadać, jak może zauważył ktokolwiek. Ale nie, spokojnie, spokojnie, i właśnie ktoś mi tutaj wparował, kurde. I moje gadanie się zakończyło. O Boże. Ile razy można tu wchodzić do tego pokoju? To nie jest jakiś przedpokój, że tu się po prostu wchodzi, wychodzi, wchodzi i wychodzi. To jest normalny pokój. Co tu takiego niezwykłego w tym pokoju, że co chwilę trzeba wejść? Nagrywam zwykły odcinek. Chcesz być na odcinku, możesz powiedzieć, to po prostu nagram jakiś specjalny, ale nie, nie. Nie, ale nie, będziesz wchodzić mi tu co chwilę i przeszkadzać po prostu. Dobra. Okej, okay, tu taki jeden, ten ostatni zakręt może być bardziej taki zakrętowaty. No i tak, tutaj wyłącz, już mi to wystarczy, tego połączenia. Tu nasz bambaj będzie już sobie sunąć dalej. O, dokładnie. I tu po prostu sobie zrobimy taki zjazd. Tak, możemy tutaj popracować nad tym. Okej, okay, dobra. I tutaj. Dobra. Czy tutaj by nam to weszło? Okej, okay, tu nam wejdzie jeden zakręt. Tak, bo chcę, żeby było jak najwięcej tych naszych wjazdów i zjazdów, co nie tramwajowych. Ale też bez przesady. A tak, teraz to już zepsułem. Teraz już mi się tutaj nie będzie się budować tak, jakbym chciał, co nie? No, tutaj na szczęście się udało. Akurat potrafię to naprawiać, więc nie jest aż tak źle. No, stąd tutaj, dobra. Dalej, kolejny będzie stąd tutaj. Ładnie. Stąd tutaj, oj, dużo bambajów, tu będą potężne linie tramwajowe. I wiecie co, w sumie. W sumie, bo to jest już naprawdę tyle, że możemy już sobie pozwolić na brak jednej tej nitki. Tak. No, to sobie wyburzymy, ciach, ciach, ciach. Stąd, czekaj. Stąd tutaj sobie zakręcimy, o tak, tu, dokładnie. I tutaj. Dobra, no i tu, proszę bardzo. Dobrze, mamy naszą linię, nie, czekaj. Jeszcze kolej linowa. Kolej linowa zaś, bo ona też tutaj musi gdzieś być, dojść, jakoś tam polewać. Tutaj sobie podbijemy, ok. I tutaj sobie zakręci. Dobra, to mamy zrobione. Tak, od razu z góry mówię, tu będzie osobna linitka bambajowa. Na tą dzielnię. Ja właśnie nad tym chciałem teraz popracować. O, tutaj będzie po prostu zjazd. I tu będzie wjazd. No tak mniej więcej. Albo nawet, czekaj, możemy się pokusić o coś bardziej zaawansowanego. Stąd tutaj po prostu zrobić zakręt. Można? Można. Dobra, ale nad tym będziemy myśleć bardziej później. I niekoniecznie teraz. Tutaj miejsce do rozjazdów. I stąd będą nasze bambale mogły się rozjeżdżać na całe miasto. Taki mam przynajmniej pomysł, póki co. A bardziej to właściwie na tą trasę dzielnicę, bo na całe miasto będzie trochę trudno. Dobra, tu możecie się więc ludzie budować. Tutaj się budowaliście, nie budowaliście, znikaliście i tego typu rzeczy. Woda i prąd. Woda i prąd, woda i prąd.
Już wam tutaj podciągamy wodę i prąd. Chociaż akurat wodę to myślałem, że tutaj już macie. No ma jak tam na zegarku? Zegarek mówi 40 minut. No. A wam trochę jeszcze poprzecinam tamtego, dodam to. Okej, okay, czyli mniej więcej mamy 40 minut odcinka. Świetnie. Wspaniale. Nie będę myśleć, kiedyś ten odcinek pojawi na YouTubie. Po prostu nie będę i będę myśleć, że jest teraz coś, nie wiem. To jest naprawdę dobry pomysł. Właśnie wyburzyłem budynek, który się upgrade'ował. To też jest świetna nowina. Czekaj. Czy tu by mi tu weszła taka ścieżka? O, o, całkiem ładnie. Tu też by mogła wejść. Dobra, o, tu nawet jeszcze lepiej weszło. A, tu jest trochę za mało miejsca. A, tu by na prostu jakieś krzaczki możemy postawiać, czekaj. Krzaczki. Krzaczki drzewka. Tak, bo tutaj są tory kolejowe, to możemy trochę to wyciszyć. No, oni też zasługują na jakiś swój własny dworzec kolejowy. No, a tym kiedy indziej. I może nie do końca teraz. No, ma tutaj, tutaj, proszę bardzo. Drzewka, drzewka, czemu nie, czemu by nie drzewka rzeczywiście. No, i tutaj te drzewka od tych torów rzeczywiście mogą i trochę uchronić. A podobno to trochę hałas też likwiduje, bo tu cały czas takie te odćwierkacze mam te nowinki. I niby twierdzą, że eliminują, a podobno jeszcze... A podobno nie. Da, tu coś się może budować, niekoniecznie tutaj jeszcze, więc tutaj też bardzo. I tutaj też jakieś budynki niech się... te drzewka mogą być. Tu wiem, jest kolej linowa, dzięki czemu tutaj nic nie można budować pod nią, ale to nie powinien być jakiś duży problem tutaj dla tej części. A, tu jakieś budynki się mają budować chyba. W tych drzewkach, to się pobudują. No cóż, no cóż, drzewka przeżyją, że znikną na rzecz jakichś budynków. Akurat mieszkańców lubimy też. Też? Ojejku, jak to dziwnie zabrzmiało. Akurat mieszkańców też lubimy. Nie ma. No i tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. A tutaj, takiej. Wow, 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 wow. Okej, okay, dobra. Może być. Tutaj, tutaj i tutaj jakieś tam... Nie, te małe to są te takie bardziej. O, o, o. Dokładnie. Tutaj, gdzie nie można postawić tych betonów, to będą niech takie drzewka już. W sumie, to one by mogły dla mnie być wszędzie. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Zamiast tych ścieżek już niech będzie to wszędzie. Będzie dodawać takiego dodatkowego udoku. Ludziom, którzy tu będą czekać na te tramwaje w przyszłości. To będzie przyszłość, na razie... Na razie tutaj bambajów nie puszczamy, bo tu trzeba podłączyć je do tej centrali. Dobrze. Kontynuując, nasz bambaj musi dojechać tam. O Boże, a tutaj co jest za korek? Co tu się oddziałowywuje? Światła, okej, okay, światło, dobra, rozumiem. Rozumiem, trzeba usunąć i będzie lepiej. Dużo lepiej. Bo bambaj ma przecież pierwszeństwo. Dobrze, tutaj tak, tu rozumiem, niestety jest jakiś problem. I to nawet taki jakiś tam większy. Ale akurat co do tego nie powinno być tutaj jakiegoś dużego problemu. A, czekaj. Dzisiaj na razie wyburzymy. Bo tutaj ta część naszej tego wszystkiego będą mieli własną zajezdnię bambajową. Chciałem tu wstawić, ale widzę, że jest problem. Ale zaraz go rozwiążemy. Nie ma. Mamy raz. I tutaj stąd nie. Stąd będzie dwa. Proszę bardzo. Ludzie się tutaj trochę po prostu poprzebudowują i zaraz się tutaj pojawią ponownie. Tak. Taka zajezdnia, pętla tramwajowa, już zajezdnia zaraz, mogłaby być tutaj po prostu dobrym pomysłem. Dalej, kolejny dobry pomysł to jest zrobienie. Tutaj będzie przejazd. Tylko niekoniecznie widzę z tym. Ja, swanego nie wiem, czy zauważyliście, pokazuje, że tury tramwajowe nie mogą krzyżować się z torami kolejowymi. Tego nie było wcześniej. To było zawsze na PC, tylko tutaj właśnie się jakby pojawił się snowfall, to się dziwiłem, że czegoś takiego nie było. Ale już jest. Dobra. Okej, okay, tu widzę, że całkiem jest długa ten dystans dla pokonania tych naszych bambajów do tego, do czego jedziemy. Tylko tak, po pierwsze musimy tutaj je jeszcze przewieźć nad tym. Dawaj, dawaj, dawaj. Uwierz w siebie.
I tu nad tym, bo musimy je połączyć niestety. Niestety. I tak, tutaj sobie to podłączymy, proszę bardzo. I tu wam upgrade'ujemy po prostu drogi, aby jakby coś, jakiś taki bambaj miał tutaj dojazd. Dobra, no i tutaj powinno to całkiem dobrze się teraz rozwijać. Co nie znaczy, że tutaj nie jest źle, bo jest źle. Ale światła tu już zostały ewidentnie usunięte, no. Ludzie, śmiało. Aha, tu są kolejne światła. Nie, tu nie ma, tu nie ma, dobra. Tu są kolejne światła. Co tu się podziało? Halo, halo. Gdyby tyle to był świateł. Dobra, mamy już problem trochę z czasem, więc będziemy za chwilę kończyć. Ale zanim zakończymy, to postawmy sobie kolej linowa. Jakąś linią tramwajową, która będzie jechać po prostu po tej dzielnicy. Sądzę, że to będzie po prostu dobre zakończenie, aby jakiś tramwaj w końcu ruszył w tej naszej nowej dzielnicy. Jeszcze nie wiem jak. Ale żeby ruszył. Dobra, to tak. Pierwsze co, to głównie tutaj będą dwa środki komunikacyjne w tej dzielnicy. Wy oczywiście już wiecie jakie. No bo jakie to. Kolej linowa i bambaje. Znaczy teraz tak tutaj zastanawiam. Mamy jeszcze chwilę. Że oni by tu mieli, mogliby mieć w sumie tą własną stację. Dobra, dajmy, dajmy im tutaj. To nie jest aż taki zły pomysł, aż taki bardzo zły pomysł. Więc w sumie czemu by nie. Dobra, widzę, że już wyłączyłem sobie ustawienia pewne. I jest trochę gorzej z budową, prawda? Metro budowa. Dobra, to usuńmy. To również, nie to, to. Chociaż tamtą drogę w sumie też można było usunąć. Jak już się usunęła, to już jest na dobrze. I tak, ludziska drogi. Wy się dalej budujecie, ludzie, w sensie. Albo nawet nie do końca. Tak, bo tu będziecie zrzędzić, że jest głośno. To dajmy tu sobie biura. Ale ogólnie tutaj dookoła możecie się budować dowoli. I tu będzie nasza stacja kolejowa. Akurat z tego sądzę, że będziecie zadowoleni. Bo z czegoś musicie być. Z czegoś musicie być zadowoleni. Dobra, stąd i tak, stąd puścimy sobie ładny tor. Specjalnie dla tych pociągów. Proszę bardzo. Pociągi zewnętrzne oczywiście wyłączamy, międzymiastowe. Bo one mi tu są kompletnie niepotrzebne. I proszę bardzo, pierwsza linia. Tutaj, dobra. To mamy. I jeszcze jakieś bambaje już by się też przydały. Byłoby wręcz nawet dosyć potrzebne. Dobra, zrobiła się ciemność już. To widzę. To akurat widzę, że jest ciemno. Dobra, tak. Nasz bambaj sobie na pewno będzie jechać tędy. Bo to jest akurat dosyć dobry pomysł. Tak teraz widzę, że ten nasz bambaj niekoniecznie będzie jechać tędy. Tak. A wręcz w ogóle bym tutaj go nie chciał puścić. Dobra, to możemy to usunąć w takim wypadku. A nie, czekaj, to jest zajezdnia. Dobra, to do zajezdni akurat może być taki skrót. Żeby te tramwaje tutaj rzeczywiście miały lepszy dojazd. A to niech już zostanie. Ale nie będą z niego jeździć normalnie liniowe bambaje, tylko te specjalne. No, a tutaj będzie zakręcik. I tutaj będą ludzie się budować. Jej! No, to sobie przemieniam, żeby to on sprawdził. Nawet dwa. Dobra, tutaj, czekaj, tu, okej. Okay. Tutaj się na razie po prostu nie ma jeszcze tak dużo chętnych na budowę. Dobra. No i tak. Mamy do wyboru parę opcji, jak tutaj ten bambaj będzie jechać. I ja szczerze powiedziawszy wybieram tą, aby on tutaj jechał główną tą drogą, przez jakiś tutaj kawałek. Tutaj dalej tędy. Tędy, o dokładnie dotąd. Tutaj, dalej. Tak, bo tu jest akurat dosyć duży kocioł, nie wiem czy zauważyliście. Więc ten bambaj tu sobie podjedzie do góry. Przejedziemy po prostu, wyjedziemy z tej dzielnicy, co nie? Bo ja go tu chciałem wpuścić. A nie, tędy nie pojedziesz. Ale tędy pojedziesz. Aby on tutaj sobie trochę przejechał, co nie? O tak, tutaj tędy. Tędy, dobra, tutaj. Dobra, no i tak, tu się już nasza zabawa kończy. Siłą rzeczy, bo nie mamy jak.
Bo gdzie ty Rzeszterz dalej pojedziesz? No właśnie, Rzeszterz nie pojedziesz. Bo Rzeszterz to jest twój koniec. Dobra, to nie. Czekaj, daj. Mamy tutaj coś takiego jak to. I to możemy sobie tu podłączyć. Albo nawet lepiej. Czekaj. Dobra. Najpierw tak, przywróćmy tą drogę jak była przed chwilą. Tak i tak, dobra, to jest podstawa. I dalej stąd nasz Bambaj będzie jechać po wyłączeniu linii pomocniczych. Żebyś też tutaj byś mi może łaskawie wlazł. Ale widzę, że opierasz się niemiłosiernie, żeby tylko tego nie zrobić. Dobra, zrobicie na sposób. Ha. I kto wygrał? Kto wygrał? No ja żem wygrał. No prawie. Wygra. Dobra. To jest akurat wygrane. Dobra, no i stąd nasz Bambaj pojedzie sobie tutaj do góry. Gdzie on tu zawróci tak właściwie? Teraz się zastanawiam. Tak jakby tutaj ten tor będzie pod tym dworcem. Nie chcę, żeby on tutaj. Przecież to byłoby najlepsze. Dobra, już niech tutaj zawraca. Póki co, tutaj nie ma jakiegoś takiego dużego ruchu, jak widzimy. A Bamba akurat nie będzie mieć tu żadnych przystanków, przynajmniej nie przewiduje. Tutaj nie powinien też być jakichś specjalnych korków. Dobra, tutaj jedziesz, tu jedziesz, tu jedziesz, tu jedziesz, dobra, dotąd. I tak, aby tu dojechać, to ty musisz tu skręcić. Tutaj skręcić, tu dalej skręcić. Właśnie to jest problem akurat z bambajami, że one tutaj mają straszny problem z tymi promami. Okej, dobra, i tak. Tutaj nasz bambaj będzie sobie jechać tak tu dziwnie, bardzo dziwnie. Ja cię to tak liczę. Bambaj byś pojechał. Czy tutaj byś mi to pozwolił puścić taką drogę? Tak. Później pozwoliłbyś. Świetnie. Świetnie. Dobra. Tu możesz jechać do góry, rzeczywiście. Jak już jechałeś. Ale tutaj będzie po prostu przejazd zwykły. Bo tutaj nie sądzę, żeby po prostu był jakiś wielki, nie wiadomo. Dobra, no i stąd ten nasz Bambaj, ale ten Bambaj ma tutaj trasę. Normalnie pod górkę to tutaj po całości. Dotąd. Dobra, sądzę, że taka linia, póki co nasza pierwsza, będzie wystarczająca. Dobrze, nasz tramwaj będzie startować sobie stąd, tak nietypowo. A nie, tak jakby, tutaj, on tutaj nigdzie nie jedzie, dobra, to nie. To nasz Bambaj będzie startować sobie stąd. Dokładnie. I tak, pierwszy przystanek będziesz mieć oczywiście pod dworcem, bo to jest jeden z ważniejszych tutaj miejsc. Dalej pojedziesz tutaj. Tu pod tą dzielnicę. Tu dalej po tej dzielnicy. Wow, ile ludzi tu chodzi. Dobra, dajmy sobie tu przystanek. Albo nie, właściwie tutaj. Tu. Tu będzie prawdziwy dobry przystanek. Dalej. Tu jest jako taki ruch, ale nie jest aż taki bardzo wielki. Więc niech będzie tu przystanek. Dalej, tutaj pod parkiem, proszę bardzo. I tu, tutaj, jak idziesz do góry, też możesz się zatrzymać. Tu sobie zawrócisz. I tu będziesz mieć kolejny przystanek. Proszę bardzo. Dalej, wracając, zatrzymasz się tym razem tutaj. Tu idealnie po tym. Oj, ale fajny przystanek, tu mi się akurat ładnie udał. Tutaj dalej, zatrzymasz się tutaj tak samo. No i tutaj, mnie do tych samych miejscach. Możemy tutaj już dawać, aby się nasz Bambaj zatrzymał. Co prawda ten możemy trochę bardziej wysunąć, bo tutaj będzie więcej jechać, bo aż naokoło musi przyjechać. Chociaż nie, czekaj, tu możemy puścić inną nitkę. Tutaj nasz Bambaj wskręci, bo jak już tutaj to mamy tak, to możemy z tego skorzystać. Tu pojedziesz. Tak, tutaj. Tędy. I tu z powrotem. Dobra. Wspaniale.
I teraz jeszcze, jeszcze jedna linia. Ja ile tych linii teraz będę nastawiony? Gdzie nasz Bambaj wjedzie tu do przemysłu, a właściwie to dojedzie tutaj. Podjedzie tutaj. I tu sobie po prostu zawróci. Tak, tu tak pod tą zajezdnię. I tutaj zawracam. Do tego naszego miejsca. Sądzę, że taka jedna linia tutaj po prostu będzie też jedną z dobrych rozwiązań. A, tutaj widzę, że nasze Bambaje już wyjeżdżają i że tu się zrobiło skrzyżowanie świateł. Tutaj bardzo nie lubię. I nasze Bambaje już tutaj całkiem ładnie kursują. Tak, nasza żółta linia tutaj, pociąg tutaj jeździ. No, na razie, no, co tu dużo nie mówić. Jest krótka ta linia, ale ona będzie sobie po prostu biec tak tutaj, tędy i dalej. Taki mam tutaj pomysł. Póki co macie hałas. No i z tym hałasem nie mam zbytnio pomysłów, jak walczyć. No bo tutaj nie ma co tutaj właściwie zwalczyć. Dobra, na moim zegarku jest już prawie godzina. Więc sądzę, że to jest odpowiedni moment, aby skończyć ten odcinek. Bo jednak godzina odcinka, sądzę, że całkowicie oddaje to, jak długo to nagrywałem. Dobra. Dotąd na razie, później pomyślimy, gdzie dalej to pojedzie ten nasz kolejka linowa. Ale sądzę, że nad tutaj ten pomysł, że są takie ronda i w nich są słupy, a tak poza tym jedzie wszystko nad ulicami, jest naprawdę dobry z tymi, z tą naszą koleją linową. Co tak, tutaj to, że przenieśliśmy chyba to bardziej do centrum, to jest dobry pomysł, bo tu widzę, że są tłumy. No ma, tutaj jacyś ludzie korzystający z tego. No ma, tu widzę. Tutaj nasz Bambaj. A, to jest ta krótka linia, pokaż. Na tej krótkiej linii ktoś tam jedzie. Dalej. Gdzie ty jedziesz? Powiedz mi, proszę. No, ty jedziesz na tej długiej. No to tutaj na pewno gdzieś jest. 103, 106 osób. Ładnie. 52. Ładnie, tak, bo tutaj trochę to łączy tutaj to. Właściwie to nawet robi jeszcze skrót. Ale dobra, mniejsza z tym. I jeszcze jest ta jedna nasza linia, która jedzie, biegnie tutaj. No, jest pierwszy nasz. Jest już parę osób, czyli jest potrzebna ta linia. Znaczy, no bo tutaj to właściwie jest po prostu pociąg, by się przydała tutaj stacja kolejowa. Ale tutaj żadnych pociągów nie podłączaliśmy. I po prostu będą mieli tutaj taką swoją tą linię. Dobrze, mam nadzieję, że ten film się podobał. Jeśli tak, możecie stać łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Oj, dzisiaj dużo zrobiliśmy. No tak, trochę. Tutaj najbardziej to przy tym długo chyba siedziałem. I te ścieżki, przy których też tak to ma. Nieważne. Cześć!